Audioteka przedstawia podcast Katarzyny Burzyński-Sychowicz. 36 pytań do miłości. Odcinek pierwszy. Szymon Majewski. Witam bardzo serdecznie i radośnie. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz i 36 pytań do miłości. Te 36 pytań, no może nie 36, może kilka z nich, a może kilkanaście, jak się uda, zadam dzisiaj mojemu gościowi, w którym mam nadzieję zakochacie się albo w najgorszym wypadku poznacie go dużo, dużo, dużo lepiej i bliżej. Moim gościem jest Szymon Majewski. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień Szymonie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. <laughs> Szymon, zanim te pytania podstawowe, to mam jedno takie spoza listy. Jak długo i czy potrafisz milczeć tak w otoczeniu swoich bliskich albo Aha. sam ze sobą? Czy ty jesteś takim niespokojnym duchem, którego zawsze nosi? Tak, tak, tak. Ja właściwie nawet chyba powinienem się nazywać Szymon FM. Ktoś mi tak powiedział, bo, bo dla mnie cisza jest jakąś taką wręcz chorobliwą sytuacją, która domaga się natychmiastowego dźwięku, zepsucia, wypełnienia tego jakąś energią, bo w tak mi się wydaje, myślę, że to jest jakaś jednak neurotyczna historia, że, że cisza jest jakaś bolesna i cisza mnie niepokoi, więc myślę sobie, że kiedyś mi moja koleżanka opowiadała o tym, że była w Australii i pojechała na taki obóz odosobnienia i mieszkała w jaskini sama, w takich małych jaskinkach wydrążonych w skałach i tylko raz. Chyba na dwa tygodnie ktoś przywoził jedzenie, kład w jakimś miejscu i wszyscy byli w odosobnionych jaskiniach w ogóle się nie widzieli i właściwie żyli z rytmem dnia, nie było światła, tam nie było nic, nic takiego, co by było jakimś nawet dotknięciem cywilizacji. Tylko ona ze swoimi myślami, z żadnym telefonami, z książkami. I pamiętam, że to jednocześnie mi bardzo zaimponowało, ale też miałem takie momenty, że może być coś takiego sobie zaserwować i. No bo tu jeszcze do, do, dotyczy odosobnienia, to jest kolejna rzecz, no nie tak. spotykanie ludzi, wyobrażam sobie. No ale opowiada mi o tym, o, o niesamowitych rzeczach, ponieważ nagle po paru dniach zorientowała się, że żyje z, z rytmem dnia, że zasypia, wtedy kiedy się robi ciemno. Tak, jak nagle budzą jej kolejne, kolejne tam ptaszki, które zaczynają ćwierkać, i ona znała kolejność tych ptaszków, i na przykład już na przykład rano czekała na tego, i on był jej takim zegarkiem, kiedy ten zacznie, a potem w południe zaczynał jakiś tam inny śpiewać, a potem wieczorem śpiewały jakieś konkretnie inne, już do, do zaśnięcia. Niesamowite dla mnie w ogóle. No, ale to jest jeszcze kwestia odosobnienia, ale, i ci ale no, cisza ma z tym wiele wspólnego, więc dla mnie. Cisza jest jakąś taką rzeczą złowrogą, więc ja już zawsze staram się przerywać, no niestety, gadaniem. Nawet A bywa też siebie. krępująca dla ciebie? No bywa też, tak. No bo cisza też dużo znaczy. Zależy, kto jest... Y Odbiorcą? Kto jest odbiorcą i też kto, yy, powiedzmy, yy, tę ciszę <coughs> prowokuje. No. <coughs> I kto, kto, kto jest autorem tej ciszy? No bo ona może być taka, że jest przypadkowa, ale też może być takim no, czymś, co się nazywa na przykład cichymi dniami upar, u prawda? No co, tak. <coughs> co Miewasz mi takie ciche dni wychodzi. z Magdą? Nie, nie, nie. Znaczy jest ciężko. One są coraz, znaczy bywały na początku naszego związku ale to gdzieś tam na samym starcie, natomiast bardzo szybko one się zamieniły, jednak yy, najpierw były tam ciche dni, potem były... Tam cichy jeden dzień, potem była yy, cicha połowa dnia, potem były ciche godziny, ciche minuty, bo właściwie na to się nie dało. No ja cały czas prowokowałem rozmową, yy, jakimś yy, takim, no żeby żeby trochę ją przyciągnąć do siebie jednak na swoje. Nie byłem w stanie, więc no nawet no, musiałem spytać, prawda, gdzie jest widelec albo coś, więc potem to się zamieniało w dialog. Poza tym ja prowokowałem jakieś żarty, więc ona chyba przestała się tak właśnie obrażać, chociaż to jest trochę w jej naturze, te, te właśnie takie. Zamykanie Stochy. się trochę i to takie y, uciekanie w ciche dni, w, w cisze, y, to, to przy mnie jest ciężko. Ja pamiętam, że jak moi rodzice, y, chociaż długo ze sobą nie byli, ale y, jak się kłócili, byli ze sobą pokłóceni, to nagle nic tenizowego przechodzili na per, pan, per pani. To naprawdę? mi śmysłu, naprawdę. To był jakiś taki teatr, jakieś takie karanie siebie nagle jakąś taką oficjalną formą. Strasznie mnie to. Znaczy, wtedy oczywiście dla mnie to. No wiesz, jak byłem mały, to jakoś to tak. Może nawet nie właśnie, czy to nie przerażało, bo to mnie jakieś po prostu ciekawe. Potem mnie to zaczynało śmieszyć już, no, a, mm -hmm. a potem już y, taty nie było. Ale w ogóle tak nagle wiesz, że jesteśmy ty, hej, i nagle po prostu. Y, proszę pana, proszę mi podać <laughs> cukier, y, proszę pani. Ale pamiętam jedną rzecz, że po jakimś czasie zaczynało ich to bawić i oni. Prze... I, I to może nawet był jakiś pretek, że oni przechodzili, że zaczynali, celebrując, to, mówię do siebie na ty. Zaczynali uciekać w żart. I, i, I to rozładowywało sytuację, więc może też jakaś była potrzeba wtedy w tym dialogu. Ale to takie dziwne, prawda, proszę pani? Nagrywaj sobie że ty do swojego męża. Proszę pana, proszę włączyć światło. Panie Czy pan będzie jechał w tym kierunku? Panie, no wiedz, no, jak to utrzymywać dłużej? Takie scenki trochę. Śmieszne. Tak, śmieszne, fascynujące. Nie no, dobre, dobre. To mam wrażenie, że to te wszystkie takie scenki, proszę pana, proszę pani, to jakiś taki. W ogóle relikt chyba zamierzchłych czasów, wiesz, to tak jakoś, nie wiem, pachnie mi jakimś takim przedwojennym, no naprawdę, no jakimś takim przedwojennym schematem, nie wiem dlaczego. No to Szymon, to poproszę o numer pytania. Aha, bo ja muszę... No ty wybierasz, A, tak, dobra, ty to, wybierasz to i ja zadaję. Szóstkę? Szóstkę. Oj, jak sobie wyobrażasz swoją starość? Myślisz o tym? Na starość, tak. No. sami myślę. ostatnio żona wysłała mi takie piękne zdjęcie czegoś, co najbardziej lubimy, czyli to, że my jesteśmy nad morzem, trzymamy się za ręce i idziemy em, na spacer i em, kochamy morze. Magda to w ogóle najbardziej. E, polskie morze, jakiekolwiek morze, ale polskie morze bardzo lubimy. I jakieś takie zdjęcie pary, em, siedzącej z daleka, zrobione zdjęcie y, pary. Nie wiem, dlaczego mi się od razu wydawało, że są starsi ludzie siedzącej na krzesłach, właściwie patrzącej na morze i trzymającej się za ręce. Więc no, to jest chyba takie marzenie. No, czy fajnie by było po prostu, byśmy byli razem, to jest jasne. I no, dosyć często gdzieś tam, będąc na świecie, czy gdzieś no, w Polsce, w różnych miejscach, jak widzimy właśnie takich staruszków, już bardzo takich yy, siwych, go, takich mm -hmm. gołąbków siwych, to i właśnie jak idą razem i się trzymają za rękę, yy, to jest dla nas taki chyba naj, najfajniejszy... Yy, uczucie i wspomnienie jakiegoś takiego, takiego wszechograniającego ciepła, że jak się ze jest to właśnie tak. Mhm. A jak ja z siebie wyobrażam, mhm. Nie wiem. No to ostatnio z takim kolegą mam takiego przyjaciela Michała, który jest aktorem i, i jakoś tak czasami mi też taki jakiś satyryczny wyobraż, wyobrażenie naszej starości zamkniętych w jakimś pokoju w domu starości, ale jakichś takich nie wiem, byłych aktorów czy komików i my we dwóch zatopieni w jakiś... Cholera, bo tam nie ma mojej małżonki, to może ona by mnie oddała od razu, myślę sobie. Prawda, że no to już a dosyć się opiekła, no więc mnie oddaje i słyszę i... i... I no my zatopieni w jakichś takich już właściwie kompulsywnych, tych samych żartach jakichś głupawych naszych, które no niestety cały czas gdzieś tam uwielbiamy jak dzwonimy do siebie żartować. I, 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 wie, i wiemy jedno, bawi, bawi nas to, że my tam sobie jesteśmy, mhm. w, 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 powtarzając te żarty i że w, żadna pielęgniarka nie chce do nas przyjść i one mówią i ciągną losy, która ma iść do nich, bo oni znowu będą żartować. Nie ty idź do nich. Nie, 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 ja nie chcę. Byłam w zeszłym tygodniu. Dobra, ciągniemy losy, bo żadna nie chce przyjść, żeby się nie narazić na ten znowu ten jakieś te nasze grepsy, które wtedy będą totalnie dziaderskimi, pewnie bumerskimi, nie mającymi nic wspólnego z nowoczesnymi grepsami, które no nadejdą. Tak. I pewnie codziennie tymi samymi. I pewnie cią ciągle tymi samymi. Ale najbardziej chciałbym być. Yy, no, że, ja mam taki w głowie obraz takiego domu. Yy, yy, to jest niewiarygodne, bo to też jest jakiś zły wzorzec, ale ja bym chciał, żeby wszyscy byli razem w jednym wielkim domu. On, mm -hmm. znaczy w wielkim sensie, on no nie musi być wielki metrażowo, ale żeby był... Pokoleniowo. Pojemny, pokoleniowo bardziej o tym myślę sobie, żebym ja na przykład mógł mm, spotkać z synową i na przykład wypić kawę i potem iść do siebie, a synowa do siebie i pogadać z synową, na przykład. I moim jednak schema, y, domem takim y, 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 marzeń, to jest dom z ojca krzesnego. Wiesz to, że on, no właśnie, wiesz, bo, no bo niestety kojarzy się to straszy, ale mm. bardziej, wiesz, to jest myśl o bezpieczeństwie, wiesz, bo ja sobie tam, no tam jest m, zawsze czy te sceny, jak oni się zgromadzą, bo to jest jakaś wojna rodzin, i ta rodzina, że wjeżdża auto, odwiera się taka jakaś zbrojona brama, wychodzą kolesie goryle, którzy pilnują, z bronią i wjeżdżają do domu, który jest pięknym ogrodem, z widokiem na jezioro, i wszyscy są razem i grupują się w obliczu jakiegoś zagrożenia. Ale sobie wyobrażam, że tam jest tak totalnie bezpiecznie. Oczywiście to też jest iluzja, bo ktoś na ich życie nastaje, ale tak sobie wyobrażam, że jesteśmy wszyscy razem, że jest widok, nie wiem, bo no, najgenialniej, gdyby to było morze. Każdy ma swój pokój, i ja mogę iść odpocząć do swojego, poczytać, ale zejść na dół i zobaczyć na przykład wnuki bawiące się albo na przykład synową z kawą, i tam yy, co u ciebie, razem wspólnie coś oglądamy, potem znowu się rozchodzimy. Jakiś taki pojemny dom z wieloma wejściami, ale bardzo bezpiecznie, otoczony jakąś taką fosą i jeszcze yy, z jakimś fajnym ogrodem. No taki włoski, mhm. ale to już wiem, że to jest, no bo, bo jednak. Tak naprawdę to się okazuje, że każdy chce jednak, młodzi chcą swojego życia. Ja wiem, że na każdym razie, jak nas tak. odwiedzają dzieci, to wcześniej czy później, nawet jak jesteśmy nam dłużej są to trochę to jest jakby irytujące mm, dla nich, powiedzmy może nie dla nas, ale też wiem, że ich rytm jest innym rytmem, ich poglądy są ich poglądami, nasze są naszym i, i następują jakby takie starcia. Więc prawdopodobnie to jest kurcze niemożliwe. Bo jednak. No, wszyscy powinni te, tworzyć te swoje gniazda, ale gdzieś tam właśnie mam to takie marzenie. Żeby to była jakaś właśnie Sycylia albo coś takiego? No tak, no ale fajna jest myśl, że, y, że taki dom chciałbyś stworzyć i to miejsce dla tych wnuków i dzieciaków też jest. Choćby na chwilę, nie? niekoniecznie takie stopy, tak, ale. Tak, tak, tak. Na przykład, ale więc ale my na chwilę. przykład właśnie tak, tak coś takiego mamy i, i bardzo nas cieszy, jak oni nas odwiedzają, ale wiem, mhm. że, że jak to długo trwa, to z kolei no już. Żyjemy w innym rytmie, jesteśmy Jasne. inni, no, inne rzeczy nas śmieszą, bawią, inne tematy interesują, wiesz, i następuje ten pewien konflikt pokoleń, więc jakby, wiesz, wiesz, ja to mam może z tego powodu, że yy, znaczy bardzo szybko uciekłem spod, yy, nazwijmy to, opieki mamy. Ile miałeś lat? No miałem, wiesz, 22. Mm -hmm. Właściwie moja pierwsza pensja, ja od razu z kolegą wynająłem mieszkanie. Yy, jakieś, wiesz, bardzo, bardzo daleko od centrum, z kolego, który był z Łodzi, a tylko dlatego, żeby oderwać się trochę od, no powiem szczerze, od mojej mamy, którą mhm. kocham, kochałem, ale od pępowiny, bo wiedziałem, że jeżeli ja tego nie zrobię, to właściwie nie uwolnię jej i nie uwolnię siebie. Ona mhm. natychmiast potem poznała faceta, wiesz, że to było niesamowite, bo w pewnym sensie trochę. Dało się jej przestrzeń. daj mi jej przestrzeń. Bo niestety, wiesz, no trochę byłem ofiarą i byliśmy wszyscy ofiarami tego. No, wiesz, tego powiedzmy, jak to powiedzieć, bo nie chcę, że żeby... no to miało to związek z ekonomią, wiesz, bo tak nie chcę wartościować, że. Bo wiem, że wielu ludzi no też taki los jakby spotyka, ale tego, wiesz, że na przykład. Bo moja mama cały czas mówiła, jak my mieliśmy na przykład dzieci, jak się pojawiły, tak, zamieszkajmy razem. Ja wiedziałem, że nie da rady. Czyli ponieważ wiemy, po kim my... to masz, Szymon. No. Wiesz, ja po prostu wiedziałem, że, że to jest niemożliwe, ponieważ jeżeli my w tych dwóch pokojach zamieszkamy razem, to wcześniej czy później, wiesz, no moja żona jest inną kobietą, ma inne wzorce, inne potrzeby, moja mama była inną kobietą, przedwojenną kobietą i to następuje, nastąpi zderzenie. Wcześniej czy później charakterów. naszych. to na... się nigdy nie udaje. I no, coś nigdy. nie przetrwa, wiesz, coś nie przetrwa. Albo mm -hmm. na związek, wiesz, y, 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 się rozwali, albo... Albo w najlepszym jakieś... wypadku coś się zepsuje, nie? Coś się zepsuje, wiesz, pomiędzy nami pomiędzy Relację, więc ja od razu wiedziałem, że wszystko. Ja tęskniłem strasznie za domem, za zupkami, za wiesz, tym jednym ciepłym dzień i tym wszystkim. Ale pomyślałem, nie, mam teraz zaczynam zarabiać, muszę zacząć mieszkać sam, bo, 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 bo nie wyfrunę. I to nie wiem, skąd mi ta myśl przyszła. Ale ja czułem, że. że, 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 że to jest ten teraz, moment. Teraz mhm. albo nigdy. Wiesz? że Jak nie, to ja już zostanę, wiesz. Mhm. I będę takim, jak to się mówi, Bambocioni, prawda? We Włoszech. jest taki. Z... Tych chłopców, którzy mają 40 lat i mieszkają z mamą i dostają od mamy pieniądze na pizzę i papierosy. Wiesz o co chodzi? Bambocioni. Mm -hmm. I cały czas mieszka. A to wieś? nie znałam. I się ubiera no, fajnie, idzie nie. na randkę z dziewczyną, ale wraca do domu, wiesz, A mama tam cicho, wiesz, bo przyszła dziewczyna, ale ona nad ranem wyjdzie, a on I zamurano, będzie jeden posiłek, gdzie mamą Tak, tak. I on mówi: Mamo, czy jest dzisiaj zupa? Mm -hmm. Nie, to nie, nie ma dzisiaj zupy, to masz tu na pizzę, ale to jeszcze daj mi na papierosy i na przegląd sportowy, czy nam jakoś sportivo, no coś, no, wiesz, no. To wiesz, to jest, no. Nie, no, jasne, Łatwe życie, tak, wiesz, no. tym bardziej, że wiesz, rachunki od razu można sobie myśleć, więc i oni tak żyją, wiesz. Wychodzi piękny, brylantynka na włosach, biała koszula. wiesz, e, wiesz do przyjaciół, a tutaj do, do mamusi. Mam mm -hmm. mamija, no. <noise> Ale a tej starości, Szymon, to sobie myślę, co by się nie działo, to twój dom na pewno będzie domem pogodnej starości. No myślę, że tak, więc to chciałbym, chociaż oczywiście... Tak, bo go, a wiesz co, właśnie ostatnio myśleliśmy o tym, żeby zrobić dom niespokojnej starości z żoną, wiesz, że na przykład właśnie niespokojny, no co spokojny? ja nie chcę spokojnej i wymyśliliśmy takie usługi, żeby właśnie jak wszyscy mówią o tym, nie, zbudujmy dom spokojnej starości, a my że dom niespokojnej starości, wiesz, mm -hmm. jakieś dziwne wycieczki, wyzwania, tego szaleństwa, wiesz, Dlatego ekstremalne sporty, no właśnie, jakieś ekstremalne sporty, wiesz, coś, ale właśnie, no czemu ma być spokojnej, niespokojnej. No dobra, Szymon, to dawaj kolejny dobra, numer. No to weźmy, kurczę, czekaj, a 16? 16. O! Czym jest dla ciebie przyjaźń? I czy masz wielu o. przyjaciół? I, I z jakich okresów ci przyjaciele są? Mam, mam, słuchaj. Dwie przyjaźni odnowione po latach, mhm. chociaż było tam pewne rozejście się, jak zaczęliśmy trochę. No ja od razu bardzo szybko, mając dzieci, trochę uciekłem w rodzinę. I przyjaciele mi to z, troszkę zarzucali, to, bo rzeczywiście ja wsiąłem totalnie. I, a ja też z kolei jakoś zarzucali mi, że jakoś się na nich wypiąłem, a ja rzeczywiście no, nie byłem w stanie prowadzić życia takie, jak miałem. No to bardzo zmienia, bo to się tak wydaje. Nie no wydaje. jasne, oczywiście. Wiesz, nie ma wie, czasu też już Wiesz, że spotkałem tyle. właśnie kumpla, którego się związki tam nie udały i mu mówił, wiesz... Y ja tego nie rozumiem, co to jest. Miałem przecież dwa razy w tygodniu piłkę nożną, ona o tym wiedziała. Potem Liga Mistrzów z kąplami, tam jeszcze wcześniejsza, nie wiem co, Liga, co tam, środa, o co wielkie chodzi. No i te, wiesz, sobotnie m, wspólne jakieś tam też, nie wiem, tam bieganie i rowery, a ona tego nie rozumiała. Ja mówię, stary, no to to, to, to znaczy rozumiałem, że wydawało ci się, że jak zaczniesz to nowe życie, pojawią się dzieci, to naprawdę nic się w twoim życiu nie zmieni? co, taki kontrakt chciałeś podpisać? No mm. nie ma, jej życie się zmieniło całkowicie i twoje też. Oczywiście możecie to ustalić, ale nie ma tak, nie wiesz, że ona ogranicza moją wolność. Ja mówię, to nie ona, to życie ogranicza twoją wolność. No bo po prostu mm. zmieniło się bardzo dużo, więc ja rzeczywiście może pamiętam, że ja z racji takich dosyć przykrych doświadczeń czyli nieobecności ojca w domu. Ja miałem takie z tyłu głowy, że ja absolutnie muszę dać temu wszystko i kompletnie zarzuciłem. Właśnie była tylko praca i tylko dom. No ale z drugiej strony, wiesz, no zaraz było drugie dziecko, zaraz się pojawił Antek, więc ja, wiesz, jeździłem do domu. Po drodze jakieś, wiesz, pieluchy, coś, wiesz, nieprzytomny tu, wiesz, zasypiający w metrze. No, wiesz, jakby nie wyobrażałem sobie, że nagle, yy, yy, wiesz, no jakoś to... Wiesz, no... Może mogłem, i nawet może dla mnie potem po latach. Zac... I, I rzeczywiście było tak, że minęło minęło wiele lat, chyba 15 czy 20, kiedy ja zacząłem trochę wracać, wiesz, na te tory mm -hmm. takie kumpelskie, że mi trochę tego zabrakło, że ja czułem, że może za bardzo w to wszedłem, wiesz, właśnie teraz odpowiedziałem na pytanie, czym jest przyjaźń, tak? Czym. No i właśnie yy, ci Kursy, przyjaciele, którzy umiem... teraz są w Twoim życiu, to są z jakiego okresu? Z jakiego czasu? Tak, oni są z okresu liceum. Mhm. ale też... Yy, Czyli oni przeczekali się... ten czas rodzinny tak, tak, i potem też. byli, znowu I byli. Wiesz, oni z kolei tam nie zawsze ich te związki się udawały i, i, i może no mój jak, no wiesz, trwał, więc ja wiedziałem, że taka być może była cena tego, że czy znaczy, może nie wiem, czy to cena, bo tam wiadomo te wszystkie tam opowieści o pantoflarstwie, że ten to pantofel, i że ja mam trochę taką, jak wiem? Łatkę i renomę. Ja się nawet się do tego przy, przyznaję, chociaż w ogóle cokolwiek to znaczy, bo to też mi się wrażenie, że jest takie trochę bumerskie i już jakby zamieszkłe w ogóle. No, czyli co to rozumiem, że który tam nie wiem, kupił pieluchy i nie poszedł Ligi mistrzów oglądać, bo dziecko jest chore, no to nie wiem, pantofel. wiesz? Nie no, no, no właśnie to jest no, męskie. No jest Dla mnie tak. No więc jakby w ogóle, co to jest męskie, co nie męskie, co jest damskie, co nie damskie. Ja mam wrażenie, mhm. że teraz. Ogólnie jest coś ludzkie, prawda? Czyli... No wszystko jest uniseksowe po no, prostu. No. no nawet tak, bez jakby upierania się oczywiście, wiesz, no tak, dokładnie, no co to jest, no że dobra, facet płacze, nie płacze, no kurczę, no co, no, wszyscy płaczą, no jeden płacze, dziewczyna płacze, nie płacze, tylko dziewczyny płaczą, no w ogóle o co chodzi, wiesz, no, mm. e, tak dosyć, ale, ale właśnie te, te przyjaźnie wróciły. E, też pojawił się nowe, e, nowe jakieś takie ciekawe. Chociaż ja przyznam szczerze, że trochę, trochę mam taki problem, miałem z takimi, mm, że ja tak miałem bardzo, bardzo y, trudno się zaprzyjaźniałem, mm -hmm. ale to mam wrażenie, że jakiś musiał mieć związek. Teraz będę psychologizował, wiesz, bo ja jestem po latach terapii, więc ja uwielbiam. Teraz nie chcę nagle zacząć tutaj pisać książki, wiesz, jakieś tam wiesz, pod tytułem słynna zdradzony przez Ojca, ale coś takiego jest, że mężczyzna, który Miał jakąś trudną relację z ojcem. Ma bardzo dużo y, y, takiej y, y, rezerwy, y, y, bojąc się zdrady, bo to taka jego pierwsza zdrada zasadnicza, że ojciec odchodzi prawda, od rodziny mhm. i to jest dla chłopca takie y, y, przejmujące y, y, doświadczenie, które potem rzutuje na jego relacje z innymi facetami, wiesz, że masz y, taki lęk trochę przed zabieraniem przyjaźni, głębszych wzajemności, bo boisz się, że i tak. Yy, zaraz się one skończą, że ktoś cię zostawi. Więc masz taką, jakby na wszelki wypadek, na przykład często kończy. I mi się to często przytrafiało. Wiesz? Ja na... Ale to znaczy, że łatwiej było ci zaprzyjaźnić się z kobietą? Tak, tak, tak. Mhm. Więc ja od razu wiesz, bo gdzieś mam wrażenie, że w kobietach yy, i w jakiejś mojej relacji z kobietami, na przykład z moją żoną, yy, widziałem gdzieś jakąś swoją relację ze swoją mamą i jakąś, mhm. jakąś pewność. chęć wynagrodzenia jej yy, tego, czego moja mama nie miała. wiesz? Więc dla mnie. No, wiesz, nie chcę tak mówić, bo to rzeczą ważną, najważniejszą jest, jakby, miłość i to, co jest gdzieś tam w naszym związku, ale ja miałem z tyłu jakąś. Zresztą za każdym razem, jakby jakieś historie, typu, że wiesz, kobieta zostawała, rozwód, coś, to ja niestety zawsze trzymałem stronę. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, że niestety, ale trzymałem stronę kobiety. Nawet czasami, kiedy się okazało, że nie było to do końca takie, wiesz, tylko winą tego typa, to ja niestety zawsze jednak, wiesz, sama z kobietami, bo ja zawsze miałem z tyłu, odtwarzałem ten schemat, wiesz, mhm. odejścia y, mojego ojca i poświęcenia życia jakimś tam innym paniom, y, czy w ogóle jakiemuś tam ży życiu sw swojemu, osobnemu, raczej radosnemu i moja mama, którą, y, której, y, której, y, w której... Cierpienia jakby uczestniczyłem, wiesz, no bo widziałem ją, prawda, zmagającą się z prl taką, yy, wiesz, samotną, chociaż teraz jest bardzo fajne określenie samodzielną matką, że to tak. też piękne, bo daje jej wtedy taki, że, że, wiesz, no samotna to jest taka, wiesz, zostawiona, taka, wiesz, chuba w lesie, a samodzielna to jest jednak taka dająca radę, prawda? Tak, silna. Silna, prawda? I, a ja jakby, no widziałem, jaka jak ona jest smutna i że nie jest dobrze jej, prawda? Dlatego yy, ja... No, trzymałem sztamy i zawsze trzymam, wiesz, co z kobietami. No, Dlatego jesteś jest, nazywany babskim królem. Jestem babskim królem, tak. Babskim królem i zawsze dla mnie towarzystwo jest najlepsze. Co prawda, rzeczywiście ostatnio zaczynam trochę odzyskiwać y, to grono przyjaciół, facetów, poprzez może boks trochę, trochę jakby wróciłem, wiesz, do tego. Mm -hmm. Bo u mnie to było aż tak na granicy, wiesz, ja w ogóle. Ja jestem słaby w te takie, wiesz, no bym powiedział mę męskie gierki, wiesz, na przykład w pojedynki na fujarki, ja zawsze mówię, jak tam zaczyna. Ta, <grym> jak tam... się faceci pojedynkują na fujarki, no co jest chodzi? coś takiego, wiesz, no w, u nas. Nie, Ale nie, może to się, mają czy o No takie właśnie, wiesz, że ja tu nie wiem, tu lepiej, tu coś, tu Jezu, mhm. Ty przebiegłeś tyle. Jezu, ja zawsze co ja mam coś takiego, że gram w te, z kimś tenisa i widzę, że on bardzo chce wygrać, to mu daję wygrać. Słuchaj, dla mnie jak pobiegnę do lasu, ja mogę przybiec czwarty, piąty, szósty, a wiesz, biegam, coś, bo dla mnie jest... Ja mówię, dobra, panowie, srop, pies, możemy... A naprawdę chcecie te 20 km, kilometrów? Jak to, nie przebiegnie? Ja mówię, no ale no, ja mogę 10. Ja, ja, ja mówię, dobra, no. Potem nagle wszyscy zmęczeni. Ja mówię, no słuchajcie, mówię, no przebiegnijmy 10 i dla mnie jest luz. Ale co? Tu, no, a, a. Ja mówię, słuchajcie, chłopaki, no dla mnie jest... Wyszedłem z domu, spociłem się, biorę prysznic, jest fajnie, mam endorfiny. I 10 kilometrów też to zrobi. Naprawdę chcecie te 30? No dobra, no będziemy wykończeni, robimy. No dobra, wiesz, bo chcecie. Więc ja zawsze za każdym razem, jak wiesz, i to często jest często, spotykam facetów, nie wiem, czy to tak u nas jest... Współzawodnictwo cię nie interesuje. Nie, nie wiesz Nie, ja od razu wie. mówię, dobra, panowie, jestem od razu, mówię, jestem trzeci. Albo nie wiem, z kumplem gadamy często i tam wiesz, e, nie, ale co? ja mówię, dobra, stary, okej. Okay. Przegrywam ten pojedynek na fujarki, ustaw, ustalmy. Ty masz 27 centymetrów, ja mam 25, jestem drugi. Mhm. Jestem drugi, luzujemy portki, luzujemy gumkę. Ja wiesz, i, i ja naprawdę i, 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 przez, i, 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 i to czasami zutowało wielokrotnie na moje jakieś przyjaźnie właśnie, gdzie, gdzieś się zaczynały jakieś yy, przyjaźnie, jakiś zalążek był przyjaźni z facetami i jak tylko zaczynało się, wiesz, pojedynek na nie wiem, Samochody, na stan posiadania, na zdolne dzieci, wiesz? O Jezu, Kasia. A to jest kolejna Uważam. sprawa, Masakra, Właśnie. moje dziecko, o! Nie, nie ma tak. Co chatka to zagadka. Jedno jest takie, drugie takie. Jedno będzie świetnie w tym, drugie będzie gorsze w tym. Jak tylko to się zaczynało, ja odpadałem, wiesz? No niestety kończyły się te znajomości. Nie. Właśnie przez kupiłem, to, że odpuszczałem. Miałem ostatnio rover Rovera, wiesz, to jest roczny co prawda. Nie. Nie, ale kasze. to myślałam, widzisz, że będzie odwrotnie, że skoro ty odpuszczałeś, to jednak to trwało dalej, bo ten ktoś miał pole do popisu. Wiesz co, miał, ale oni nie wiedzieli często, dlaczego ja przestaję w ogóle kontynuować. Ten, mhm. Wiesz, nawet nie umiałem tego, wiesz, bo asertywnie wypadałoby powiedzieć, słuchaj, stary, kurwa, no, ale, sorry, można. Ale no, właśnie można. Właśnie ja mówię, stary, no naprawdę, przeszkadzają mi te rozmowy, wiesz, nie wiem, o tym, że, ale, wiesz co, to było takie, bo to jest, wiesz, w nastroju, no, nie umiem prowadzić dwugodzinnej rozmowy o tym, jak nie wiem, my jesteśmy genialnym związkiem, w ogóle wiesz, no, no, wiesz, nie umiem tego pokazywać, informować o tym ludzi i, 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 i odpadałem. Ale to było gdzieś, ja gdzieś jakiś wiesz, może rzeczywiście ja nawet byłem taki coś, że, ale tu jeszcze dochodziła jeszcze inna natura, znowu będę psychologizował, że jakby myślę sobie, że to, że ja długo, bardzo długo zacząłem trochę wierzyć w siebie. Ja nawet prowadząc... Bardzo późno? Bardzo, bardzo późno? późno, tak, przepraszam, bardzo późno. Ja nawet prowadząc Szymon Mański show, uwierz mi, że nie wiesz. Żeby, starałem się yy, yy, nie zauważać tego, że to się jakby, wiesz, no udaje powiedzmy to. I ja mam mm -hmm. bardzo duży problem z tym, że zawsze trochę przepraszam za sukces, przepraszam, za wszystko. Ale to jest jeszcze inny aspekt tej, tej, tej historii. Natomiast rzeczywiście w przyjaźniach, tak, tak, tak. Trudno, trudno mi yy, wytrzymywać ten taki pojedynek na fujarki. Wiesz, ja to widzę na ulicach, wiesz, ten temu zajechał. Ja ci pokażę, wiesz, nie. Mm -hmm. No nie. No. no, a Szymon, a z tą pewnością siebie kiedy ją nabyłeś? Tak, już świadomie, że wiedziałeś, że jesteś mocny w tym. Ni, nigdy nie będę w tym bardzo mocny. To się troszkę może zmieniło, że, że po latach terapii, psychoterapii, doszedłem do tego, że do dziś mam na przykład jedno zadanie, którego nie przerobiłem z moją psycholożką. Uwaga, panie Szymonie, dobrze, to następny etap, jak pan skończy na przykład monolog w teatrze, to niech pan wyjdzie i przejdzie yy, przez szatnie i minie tych ludzi, dla których pan grał. Nie jestem w stanie. Zawsze czekam aż wyjdą albo wchodzę tylnym wyjściem. Nie jestem w stanie się skonfrontować. Z mhm. tym na przykład, że. Ale czego się boisz? Na przykład że na przykład usłyszę rozmowę, że to było żenujące. Mhm. I ona mi mówi: Ale panie Szymonie, musi pan założyć, że. Więc ja nie potrafię. Ja cały czas jakby mam wrażenie, że jestem gotowy raczej na to, że coś zrobiłem beznadziejnie i pierwszy do tego. A jak z kolei coś się uda. To, yy, to yy, kwestionuje to, wiesz? Czyli na przykład myślę, Nie z... umiesz przyjmować komplementów, nie, 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 nie umiesz to, docenić tak, siebie. Tak, Nawet wiesz, to, nagraliśmy podcast z Zaśką o tym właśnie, o, o, o ten mój, wiesz, mówi się o. Właśnie ten odcinek tak. o tym, że mamy oby, obydwoje z tym problem. Z tym, jak do nas przychodzą i nas na przykład chwalą, wiesz, że zmieniamy temat, albo że, a wie pan, ja to robię przez. No typowe, panie Szymonie, świetnie, rewelacja. No tak, wie pan, to robię przez całe życie, no to jakby miało nie być. No to, Trywializujesz to, no trochę. trochę tak, mm -hmm. mam problem z tym, wiesz? Ale to niestety jest też yy, wynik tego, że, yy, że trochę yy, no znowu nie chcę zważyć na tą komunę, bo to jest takie, wiesz, jakby tworzenie takich jakichś mitów i takiej bohaterszyzny, wiesz, właśnie tej, tego takiego, że zawsze ta komuna, ale się tam. Ilość y, komplementów w szkole, które usłyszałem, że jestem tam kretynem głupkiem i że giezem nie będzie, no to wiesz, I pewnie też będzie... usłyszałeś organoleptycznie, że tak powiem, prawda? Tak, w sensie... dokładnie. Mhm. I. i, 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 i i rzeczywiście w pewnym momencie człowiek zaczynał w to wierzyć, wiesz, i my z tego czasu mamy straszne takie poczucie, wiesz, więc naprawdę dzieciakom mówmy wszyscy, że są świetne, wiesz. Do tej pory czasami moja córka i syn potrafią mi powiedzieć, że, że mogłem częściej to mówić i że no, one też gdzieś tam to... Dostały to ode mnie, że, że, że tak czasami nie wierzą yy, w siebie, ale to było Mimo też tego, we mnie że... i było to też w mojej żonie, bo tak nas wychowano, bo nam mhm. ciągle powtarzano, że jesteśmy beznadziejni, beznadziejni. Wiesz? Piękna scena, jak moja córka spotkała nauczycielkę ze szkoły baletowej, uważaj. Mhm. Moja Zosia tam wytrzymała rok, świetna była. Ale w szkole cały czas krytykowana, że źle, że to, że nie może się skupić. Spotyka po paru latach swoją nauczycielkę. I zrezygnowała e, ta, sama, bo nie chciała. Tak, tak, mhm. Zosiu, jej, ale co ty zrezygnowałaś? No, no, no. Zosia, ty byłaś taka świetna. No ale to ja wtedy mówię tej pani, ale to dlaczego pani nie powiedziała jej. Wtedy. Wtedy. Ale no nie, no to bo... rozumiesz. Mhm. No ale jak to? Rozpuszcza dziecko? Nie, no, że mamy cały czas w głowie, że. Yy, no, Słuchaj, no ale to jest coś, co cały czas yy, yy, egzystuje w korporacjach. Cały czas ten system komuno jakiś feudalny, czyli na wszelki wypadek wszystkich opieprze, to jestem gość. Mm -hmm. Ma, ja mam tu najdłuższego, jestem gość, powiedziałem, że wszyscy są beznadziejni. Masę tych historii, które słyszymy, y, mobbingu, nie mobbingu i też na no, jakiś no. Y, no mitu to jest mm -hmm. też o tym, prawda, i nie. gorszych spraw. Ale to jest wszystko tego, że szef musi mnie przygnieść i mm, musi mnie opieprzyć. A, a jak coś dobrego, zresztą nawet miałem coś takiego, jak robiłem Szymon Mański Show, to śmieszne, bo potem nagle po latach usłyszałem od jednego z moich szefów, że szef, świetne było. Ja mówię, no to, to kiedy było źle? No jak to? No no, to, no świetnie w ogóle było, ale bo, bo, a teraz jest gorzej. Mówię, no ale to kiedy było dobrze? Bo cały czas mówi się, że jest źle. Mm -hmm. No to, to nie wiem, to było kiedyś, no to, ale jak to? No było świetnie. No to dlaczego ja słyszałem cały czas, że jest źle? Właściwie od pierwszego odcinka słyszeliśmy od was, że jest źle. Może ze dwa razy, że jest dobrze, a potem już do dupy, do dupy, do dupy, do dupy. No to, to kiedy? Rozumiesz? No nagle, tak. no to teraz jest źle, no rozumiem. Ale to co było przez parę lat? To kiedy to było kiedyś dobrze? No ale przecież to wtedy było dobrze. No to trzeba było namówić. No właśnie, że. Wiesz o co chodzi? No nie no, wiem, no że skupiamy się na tej dlatego, tabelce minusów za Dlatego nie? tak, dlatego spotykamy tych, yy, po tych firmach, yy, tych wszystkich, yy, wiesz, pasywno, agresywnych szefów z kompleksami, którzy by najchętniej pokazali ci chcą mieć wpływ na wszystko, nie dają ci wolności, nie mówią twórz, a potem zobaczymy, albo nawet jak ci chcą powiedzieć coś złego, to ci mówią tak, że ci odbierają całą pewność siebie. Hmm. No bo wiemy, że można powiedzieć, słuchaj, słuchaj, Wiesz to super, ale. Kurczę tutaj jedną rzecz, byśmy to poprawili. Posłuchaj, na przykład, wydaje mi się, że możemy zmienić to. Nie, u nas jest stary. Tu przeczytałem dwa podręczniki, jak zarządzać ludźmi. Sorry, ja jeszcze kiedyś zmienię ten cały system, albo napiszę coś na ten temat, ale to by się naprawdę przydało. No, zgadzam się, jasne. Ale wiesz, myślę sobie, że, że daleko odpłynęliśmy gdzieś od. Ale Małość? jeszcze nie. właśnie trochę w tym temacie, nie w temacie pytania, ale a propos chwalenia, to mimo tego, że miałeś problem z tym, że nie byłeś chwalony, ty, to udawało ci się chwalić swoje dzieci? Tak, staraliśmy się, ale, ale, ale wiem, że już teraz, że mogłem inaczej. Bardziej, że ja w tej takiej więcej. panice mm -hmm. po tej komunie, po tej szkole, że, że nie dowiózł ocen, wie, że w tym takim fetyszu tego, no, myślę sobie, że wiele razy. Mogliśmy odpuścić już, bo, bo, bo cholera, bo też są tacy, co mają trójki i tak dalej. Mimo, że ja i tak starałem się gasić ten cały taki wyścig i tych, wiesz, nadaktywnych rodziców. Nie, ale moje dziecko, naprawdę, słyszałem takie rozmowy, uwierz mi, Kasia. Co to była za historia z językiem angielskim, że trzecia klasa szkoły podstawowej, jeden z rodziców na zebraniu mówi, że do niego przyjechał jego kontrahent, Brytyjczyk, Mm -hmm. I jaki jest poziom języka angielskiego w tej szkole, ponieważ przy śniadaniu on u nich mieszkał i przy śniadaniu coś zadał pytanie dziecku. Uwaga, w trzeciej klasie było dziecko i dziecko ani me ani B. O Boże. Rozumiesz? Jaki mm. jest poziom, y, więc piekło tworzą rodzice też. System to jest inna rzecz, ale też rodzice. Tak. I oczywiście, no wiesz, chciałbym mieć jakiś aparacik, żeby się cofnąć, i, i, i czasami, jak rozmawiam z dziećmi, to mam świadomość, że co mógłbym lepiej, yy, ale też kurczę, no czasami takie, jest, że to takie yy, niechwalenie, chociaż ja tam w szkole toczyłem całe boje i mówiłem, słuchajcie, ale no zobaczcie, ona świetnie rysuje. No to docencie to. Skupmy się na tym, tak. Nie, bo często bywało w tych szkołach tak, że jak uczeń piątkowy był dobry z matmy, piątkowy z tego, to też mu dajmy do zrobienia przed gazetkę ścienną. Nie, kurwa. No to dajcie temu dziecku, co świetnie rysuje. Jestem. Ma gorsze oceny z czegoś, dajcie jej to. No niech marzy, ma ten swój jeden talent, bo to tak jest, że możesz dostać jedną rzecz. Mhm. No. No Szymon, a zobacz, bo masz ten feedback już od swoich dzieciaków i mówią ci, co zrobiłeś nie tak. A czy mówią ci w kontrze, co zrobiłeś dobrze? I z czego możesz być dumny? E, e, wiesz co, znaczy ja to czuję i widzę, ale jeszcze mhm. tego nie usłyszałem. Myślę sobie, że może to. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy. Pewnie tak I, mhm. i starałem się być ojcem, no pewnie jakieś, to miałem, mogę powiedzieć, że miałem jakieś pewnie niebanalne y, y, dzieciństwo, ale też niestety z racji mojego zawodu trochę nieprzewidywalne i wiem, że potem miały właśnie dużo, dużo potrzebę takiego porządku. No niestety też były trochę y, dziećmi y, ojca marynarza, no bo właściwie te moje programy to były takie rejsy, y, teraz... Powoli jest tak, że ja oddaję ten czas rodzinie, rodzinie ale nadal, no, one czasami mówią, ale jesteście tacy kompletny chaos, to, to, to wasze życie. No, my jesteśmy takim trochę chaosem, <noise> wiesz? No, nigdy nie wiem, kiedy ja będę w domu, kiedy jestem. Nagle sobota, niedziela, nie ma mnie. Nagle środa, czwartek, jestem. No to co, wtedy robimy sobotę, niedzielę, no rozumiesz. Tak, 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 <noise> tak. No Kasia, no to jest takie życie i to jest, no, mam wrażenie, że też trochę to przekleństwo. No, tego takiego no, tego złotego pyłu, którego doświadczyłem, jako ten nazwijmy tam pierwszy żartowniś RP, ale i też ceny, którą za to zapłaciłem, i też ceny takiego, że coś takiego, że mnie pochłania coś całkowicie. Czyli ja, jak wchodzę w pracę, to całkowicie, jak wchodzę w, w miłość, to całkowicie, jak wychowanie, to całkowicie, a jednocześnie każdy z tych. Wiesz, więc czasami się czułem jak taki gość, który jedzie na takim rozjeździe porównywałem to do tego takiego, że jadę, jest rozjazd, ja jedną nogą na jednym wagonie, drugą nogą w drugim składzie i się zbliża taki rozjazd kolejowy. I dalej się, dalej no niż no i, szpagat się nie da. Już nie da. No ja już słyszę, że trzeszczy i, i, i co dalej, no. mhm. Szymon, a zastanawiasz się, jakim będziesz y, teściem? Czy będziesz wymagający? A, Oj nie, chciałbym być taki nieoceniający, nie, y, marzyłbym być nieoceniający, nie wtryniający się i taki Yy, mówiący im, co one mają robić. Nie, nie też dyrektor. Nie wiem, tak, tak, bardzo taki teść. W ogóle to może być bardzo cie, yy, ciekawa funkcja. Właśnie. W ogóle usłyszeć coś takiego teść. Chociaż gdzieś się mówi teściu. Teściu, tak? znajomy widział taki nagrobek żegnaj teściu. <noise> yy, tak. Ale piękne, Jest prawda? Jest coś pięknego, tak. tak? Tu leży teściu. Wow. Tak, i, i, i to m, może być ciekawe. No, y, natomiast na pewno chyba, bo ja pamiętam moją mamę, która była teściową, i że strasznie m, chyba trzeba się powstrzymywać, żeby nie. W ogóle nie porównywać, wiesz, czyli wy mieliście tak, my mieliśmy tak, że ich doświadczenie było ich doświadczeniem, zamknijmy to, a nasze doświadczenie jest naszym doświadczeniem i, i tu trzeba się gdzieś tam od, odseparować. Aczkolwiek też przypominam sobie wiele rzeczy, które mama mówiła z, i, i ostatnio nawet miałem taką sytuację, że jechaliśmy gdzieś z moim synem i tak fajnie byliśmy gdzieś tak blisko, rozmawialiśmy, ona już 27 lat, jechaliśmy po dziadka, który takim jest przeszywanym dziadkiem. Nazywaliśmy to Rescue Mission, bo on na Podkarpaciu jest, a to blisko granicy, więc nazwaliśmy, że sprowadzamy dziadka. A w ogóle była taka historia, że on był w amerykańskiej armii. No i a ponieważ mm -hmm. że blisko granicy stwierdziliśmy, że jest to Rescue Mission, że żołnierza zrzuconego i że sprowadzamy, <laughs> bo teraz w sytuacji, że go potrzebuje tutaj Ameryka w centrum. No i tak rozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach, i tak jak przypomniałem sobie moją mamę, która pewne rzeczy mówiła, które wiem, w których wiem, że miała rację, cholera, teraz sobie przypominam. I to tak, że mogłem tak wyłuszyć pewne rzeczy, no. A wtedy oczywiście się z tym nie zgadzałeś. Wtedy się trochę nie, zgadza, nie zgadzałem z tym, ale co do paru rzeczy miała rację, co do niektórych, nie, no cholera, no cały czas trzeba być sprytnym, no. Ja bym chciał, trochę tutaj ubolewam na tym, że ja nie miałem wzorca ojca takiego, mm, który, z którego mógłbym czerpać. Z kolei moja żona a to już może ona by za siebie powiedziała. Natomiast e, nasze wychowanie naszych dzieci było bardzo takie instynktowne. Wiesz? My to tak byście młodzieńczyła. Młodzi bardzo, bardzo czerpaliśmy z tego, co my chcemy, i czego na pewno nie. Czyli e, choćby nie wiem, co będziemy razem. Mhm. Oczywiście. No, też nie mówię o tym, że to jest jakaś zasada, która ma wszystkich dotyczyć, bo też no, czasami po prostu rozwód jest jakimś wyjściem, no i nie oszukujmy się. No, no czasem jest zostało... najlepszym wyjściem. Najlepszym wyjściem, mm. nawet jeżeli mm -hmm. mamy jakąś tragiczną sytuację, już toksyczną, patologiczną, to przecież wiadomo, że nie ma co tego ciągnąć, ale z drugiej strony też bardzo, bardzo chcieliśmy, nawet jakieś tam jak kryzysy nam się trafiały, to jakoś taki mieliśmy na to sposób, żeby. żeby nie, nie, nie zaserwować dzieciakom zbyt jakiejś takiej pochopnej decyzji o rozstaniu, bo, bo mieliśmy w, w głowie to, co nam się przytrafiło, czyli takie właśnie niepełne, nazwijmy to, dzieciństwo. Mm -hmm. Bo no wiadomo, że żywioł, no w pewnym momencie ten ojciec jest istotny, no z racji tego, że nawet no, był ze mną do, do czasu, kiedy nauczył mnie grać w piłkę, dobrze grałem w piłkę, gała, piła, no, ojciec był ważny, no. piłka, tu masz taki strój, tu ci naszyje jedynkę, tak się kopia, świetny byłem w piłkę, bo ojciec grał świetnie piłkę, świetnie stałem na bramce, ojciec był dobrym bramkarzem, więc to było coś, nauczył mnie grać w tenisa, ale potem już resztę było sam, bo byłem sam, więc tam... No, miałem dobrze na boisku, bo byłem dobry w te sporty, ale no, brakowało mi go. Cały czas wierzyłem, że on wróci któregoś dnia, że zapułka, wiesz, no takie jakieś legendy tworzyłem na, na mm -hmm. temat jego wyjazdu. No. No, chciałbym być trochę na Waszym miejscu, bo wiem, że mm, nie wiem, jak, jakimi Wy jesteście, ale tak żałuję, że. bo chciałbym mieć teraz, oczywiście, no już nie, nie cofnę czasu, ale wiem, że być może mogłem też coś inaczej, no i że jakieś błędy były. No. Mhm. Mm Szymon, a tak chciałabym pociągnąć trochę temat, który wywołałeś yy, i ten napis na nagrobku, tu leży teściu. M myślisz czasem o tym, co chciałbyś mieć napisane? Bo ja myślę na się. Na nagrobku? Mhm. Kurczę. Znaczy ja już nawet wiem, co bym chciała mieć napisane. Właśnie, się zastanawiam, bo tak myślę sobie, że wiesz, ja mam. Ja uwielbiam gry słowne. No właśnie. Jakieś takie grepsy słowne, żarty słowne, które dla niektórych są sucharami, ale one moim zdaniem są takie zręcznościowe, i to nie do końca musi być żart. No mhm. Bardziej chodzi o gierkę taką. Więc może coś takiego. Ale, 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 co konkretnie? Żebym też zostawił im jakąś inwencję, ale żeby był w tym jakiś grepsik, jakiś mm -hmm. taki lekki. Zabawa słowem. Jako żeś mi znajomemu napisali w nekrologu Notocipa. No to cipa, mm -hmm. w tym sensie. Mm -hmm. Ale on był takim panczurem jakimś i, i takie życie prowadził, więc znajomi wiedzieli od razu, o co chodzi w kontekście jego w ogóle życia i też taki, no nazwijmy gość, który zgasł przedwcześnie z racji niehigienicznego życia, które prowadził. Natomiast ja bym mógł jakiś taki greps coś takiego ciekawego. Do przemyślenia. No, do, 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 do przemyślenia. Ale wiesz, można by było tak, y, tak jakoś y, zasugerować, albo sobie wymyślić ten, y, ten no nagrobek. Prawda? Mogę pewnie. sobie zażyczyć. No. Oczywiście, <laughs> oczywiście. Ja sobie będę życzyła, było super. Tak, było super? Tak. No tak, tak. No to też jest ciekawe. wiesz jestem niewierzący y, i to od pewnego czasu coraz bardziej, więc y, też jakoś nie chciałbym takiego y, jakiegoś nagrobku, w którym bym y, Gdzieś tam, bo tam czasami w tych niektórych nagrobkach jest coś takiego, że jeszcze jakby, że jeszcze będzie coś tak. super i że tam w ogóle nie lubię tego bardzo. Bóg tak chciał, nie lubię tego. A wiem, że są takie. Nie, nie, nie mógł chcieć, no nie wiesz, że tak chciał i to nie, nie, nie rozumiem tego. I to mnie bardzo denerwowało, już pamiętam jak, jako małego, a, a jestem z, religii, z, z bardzo religijnie, to mnie to denerwowało, dlaczego tak chciał. I zawsze pytałem mama, dlaczego tak chciał? Ja nie chcę, żeby tak chciał. Ja wiem, że ludzie sobie, sobie tłumaczą, że nie choroba, nie, 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 nie coś, tylko że on tak chciał, że tam powołał go. Nie. No dlaczego? Mhm. No ciekawe. Pomyśl. Tak. A teraz numerek kolejny, poproszę. Czekaj, czekaj, no to może zróbmy... A, że 29 lat jesteśmy z moją żoną, to zróbmy 29? 29. Jesteśmy małżeństwem 29, to tak. Dobra. No to jaki masz stosunek do Polski? Czy o, mógłbyś kurczę. mieszkać gdzieś indziej? Czy, jeżeli tak, to gdzie? Czy jesteś jednak Oj, przywiązany to zwołałaś, wiesz, do terytorium? Bo ja ciągle o tym myślę i teraz w kontekście wojny, i tego, co się dzieje. Bardzo często myślę, co ja bym zrobił. Gdyby. Mhm. Gdyby. Jako wnuczek, akowca. Mam bardzo serio stosunek do Polski, bardzo mi na niej zależy, jest dla mnie ważna. Oczywiście z całym mm, też y, przyjmuję samą gamą ułomności, które ma i, i, i z tym, na co ja nie wyrażam zgody i chciałbym, żeby była nie wiem, może w niektórych aspektach jakoś bardziej tolerancyjna. A z drugiej strony też wiem, że na przykład znowu zdajemy niesamowity egzamin z pomocy tak. Ukraińcom. I to jest coś nie, niebywałego i to mnie tak wzrusza, aleją mi się łzy, bo widzę, jak moi znajomi pomagają, jak niektórzy się angażują I, i byłem ostatnio na granicy i widziałem tę pomoc. To jest coś niesamowitego. I to jest... I, i my zawsze w chwilach jakichś takich chwilach z, takiego sprawdzianu jesteśmy niesamowici, ale jak jest... Celujący jak jesteśmy. jest mhm spokój i wolność, to nagle... Teraz to, co się dzieje, nawet właśnie też z synem o tym rozmawi rozmawiałem i też rozmawialiśmy z moją małżonką, która mówi, kurczę, Szymon, nie wiem, Kasia, to jest tak świeże, że ludzie mówią, niektórzy, słuchaj, nic mnie nie wiąże, z tym krajem wyjadę. Yy, no nie mogę tak myśleć. Ale też nie wiem, bo na ile mnie sprawdzono, wiesz, no, no nie no wyobrażam sobie z bronią biegającego i strzelającego, ale jednocześnie też jak nagle mam wrażenie, że tutaj wejdzie jakiś gość i tupnie nogą, to dlaczego ja mam stąd uciekać? Tylko dlatego, że on tupnął tym żołdackim butem. No i teraz budzi się we mnie taki, no spierdalaj. No. Mhm. To co było opowieścią mojego dziadka, bo jak teraz słyszę, często denerwują mnie te rozmowy, wiesz, o... Słuszności Powstania Warszawskiego, analizy gości, którzy siedzą, wiesz, przy, przy kawie i rozprawiają, że to był błąd, poprowadzenie ludzi na rzeź. Tak, oczywiście. I że dowództwo, że coś. Ale ja pamiętam, jak dziadek mi opowiadał, że to był błąd, że zrujnowano Warszawę, piękne miasto, że tyle istnieje. Tak, oczywiście. Natomiast dziadek mi mówił. Szymon, my nie mogliśmy tego zatrzymać. Dziadek był dowódcą, znaczy, no nie powstania tylko jednej kompanii. no miał 40 parę lat, jak wybuchła wojna, więc kompletnie inne spojrzenie niż chłopcy, którzy mieli wtedy po 15-16 lat. On mi mówił: Szymon, nie mogliśmy tego zatrzymać. Oni sami zaczęliby strzelać. Mieliśmy tego dosyć. Pięć lat okupacji. Tak jak Linda powiedział: Kurwa, chcieliśmy wyjść i ich rozwalać. Nie mogłem iść swoją ulicą. On mógł splunąć w twarz mojej żonie. Nie mogłem mówić po polsku brali nas i rozstrzeliwali. Dlaczego mieliśmy to znosić? I ja wiesz, no, no można rozmyślać o postawie, nie wiem, no, postawie czeskiej, nie wiem, jakiejkolwiek innej. No, natomiast rozmawiałem o tym z Antkiem. Mówię, Antek, co ty o tym sądzisz? I mówię, nie wiem, tato, no, jestem pacyfistą, no, ale, ale, kurczę, no, dlaczego ja mam nagle, że coś, no, no, wyjechać, no oczywiście no nie wiem, no, no, mogę się spakować, być przygotowanym, nie wiem, bo mama, nawet miałem taką rozmowę z moją żoną, która płakała i mówi, kurczę, Szymon, zobacz co się tam dzieje, zaraz może się dziać to tutaj. I zaangażowana w pomoc jednocześnie, to jest cudowne w Magdzie, ale też strasznie się boi o nas. I ona mówi, Szymon, no, jak, no ale musimy przeschronić dzieci, ja mówię, Magda, ale. Co, no, oni mają pod 20 dobrze Dobrze, no, jak chcesz, to może nie wiem, no, ja zostanę, wy pojecie, ale z ust, ja mam tu pracę, mam przeróżne rzeczy, co ja nagle mam zostawić moich przyjaciół? Dlaczego? Bo ktoś tupnął nogą, mm. jakiś żołdacki but, jakiś psychol, powie, że teraz będzie to jest moje, twój dom jest moim domem. No, ja nie wiem, co. No, oczywiście też, no. Nie, nie sprawdziłem siebie w takim zakresie. Zawsze się bałem, nie, nie byłem chojrakiem. Rozumiesz, no. Tre mm. Dlatego też cenuję boks, bo nigdy nie byłem chojrakiem. I nie wiem, co jest, jak ktoś weźmie mnie na muszkę i powie, no i co? Nie wiem, ale, ale te, bo jeszcze tak mnie nie sprawdzono, ale wiem, że jest we mnie jakiś kurw, Na to, że ktoś zmienia, chce zmienić moje życie. Tak jak ten bydlak zmienił życie tych Ukraińców. Ale, ale Polska jest jakby. Polska jest Pol, Pols z jakimś takim duchem, czymś takim. Ja zawsze, jak sobie. To wiesz, trochę widzę to Podkarpacie, to Mazowsze, nasze takie płaskie. No to tam dużo jest. Gdzieś tam serce mi bije do tego kraju bardzo. No. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji Audioteki.